ok. Tak, mamy ostrość. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym wtorkowym vlogu. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z kilkoma informacjami i takimi przemyśleniami, które mnie dopadły ostatnio. Zaczynamy nowy tydzień. Nowy tydzień w bardzo żółtej Polsce. Żółtej nie z powodu jesieni, że tak powiem, dyplomatycznie. Wiadomo, że na YouTube o pewnych rzeczach dosłownie w sposób dosłowny nie można mówić. Od soboty ostatniej żyjemy w bardzo żółtej Polsce, no i w związku z tym mam też kilka przemyśleń takich. Jeszcze w ubiegłą sobotę, kiedy pierwszy dzień koloru żółtego w Polsce zaczął obowiązywać, wybrałem się do centrum handlowego. Nie przekornie, tylko po prostu musiałem zrobić zakupy. Byliśmy w centrum handlowym, zjedliśmy obiad-kolację i gdzieś tam z boku przyglądałem się ludziom. Jak się ludzie odnajdują w, odnajdują w tej sytuacji, jak się zachowują, na ile to, na ile problem traktują poważnie. Obserwowałem, obserwowałem również samego siebie, tak? czy jest we mnie lęk, panika, czy może dystans, czy ten dystans jest zdrowy, czy też nie. I, i tak, tak bardzo dużo myślałem na ten temat, będąc na, na tych zakupach, i, i, i teraz obserwując ludzi na ulicy, czy właśnie w sobotę w tym centrum handlowym. No i wiecie co, dochodzę do, do wniosków takich, że e, może, może powiem w ten sposób: ja nie, nie należę do ludzi, absolutnie do ludzi, którzy gdzieś są w jakichś e, takich, takich e, grupach, które co chwilę wymyślają nowe teorie spiskowe. Absolutnie się nie utożsamiam z takimi ludźmi, ale nie jestem też w tej grupie ludzi, którzy panikują, którzy sieją panikę, którzy przez między innymi nasze media są bardzo tacy niespokojni, mówiąc dyplomatycznie. Więc ani do ludzi z teorii spiskowych, ani do ludzi z m, siejących panikę. Ani do jednej, ani do drugiej grupy się nie zaliczam. Staram się być gdzieś pośrodku tego wszystkiego i z dystansu spojrzeć na to, co się dzieje wokół mnie, na, na statystyki, na liczby, i gdzieś taką, taką, z takim chłodnym podejściem oceniać, oceniać sytuację. Słuchajcie, obserwując ludzi na ulicy, czy właśnie podczas tych zakupów, dochodzę do. Hmm, Dochodzę do pewnych wniosków. Przepraszam, szukam słów, prawda, żeby nie, nie w sposób dosłowny mówić o tym. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że. Polacy mylą dwa terminy. Termin wolności z mylą wolność z samowolą. To są dwa różne terminy. I tak naprawdę ja e, Patrząc na to, mam nadzieję z dystansu, dochodzę do wniosków, że zaryzykuję stwierdzenie, że to jest tak, że nawet jeżeli wydaje nam się, myślimy o tym, że problem nas nie dotyczy, z różnych nieważne jakich względów, to nie możemy wykluczyć, i nieracjonalnym byłoby wykluczenie faktu, że Problem, o którym mówimy, dotyczy osób starszych, osób schorowanych, osób słabszych, i tak dalej, i tak dalej. I nie będąc egoistą, w obowiązku takim moralnym, etycznym, może nie obowiązku, ale takim poczuciu, nie? wydaje mi się, że pewne zachowania, kiedy nie mamy pewności, żadnej racji, tak naprawdę, pewne zachowania będące swojego rodzaju asekuracją, w działaniach są jak najbardziej na miejscu. I, i wydaje mi się, że niestety wielu, wielu Polaków myli właśnie termin wolność i samowolność z samowolą. Nie? A, a to są jednak dwie różne rzeczy. Więc, więc wydaje mi się, że w tych wszystkich aspektach, przy tym wszystkim, co się dzieje teraz, powinniśmy być odpowiedzialni. Mieć swój rozum, oczywiście, obserwować, wyciągać wnioski, nie mieć jedynie pustej głowy, którą będziemy uzupełniać informacjami z mediów, czy też nie, nie wymyślać własnych teorii i nie, nie szukać wszędzie jakichś teorii spiskowych, tylko mieć głowę otwartą, obserwować to, co się dzieje, słuchać, analizować, wyciągać wnioski, bardzo dużo rozmawiać z wieloma ludźmi. I wtedy wydaje mi się, że przy takim podejściu, przy tej otwartości, możemy dążyć do odpowiedzi na chyba najtrudniejsze dzisiaj pytania a propos tego żółtego okresu w naszym kraju. Czego oczywiście i sobie, i Wam życzę. Mówiłem na początku vloga, że przechodzę do Was z informacjami dzisiaj. Słuchajcie, jak wiecie, mam przed sobą. Jestem w trakcie cały czas działania na uczelni, ponieważ kończę studia. No i ten tydzień będzie może nie kluczowy, ale bardzo ważny dla mnie. I bardzo dużo istotnych rzeczy będzie się działo w tym tygodniu, jeżeli chodzi o moją uczelnię. Dlatego też w tym tygodniu nie będę nagrywać vlogów. Spotkamy się najprawdopodobniej po weekendzie dopiero. Ponieważ nawet rano, tak jak teraz, kiedy nagrywam wcześniej rano chwilę siadam przy kamerze i, i rozmawiam z wami, nawet na to nie będę miał czasu, ponieważ no jutro już o ósmej mam zaliczenie, gdzie wszystko się no, nie będę wchodzić w szczegóły. No, już od, od bardzo wczesnych godzin porannych muszę być wypoczęty i skupiony na e, konkretnym działaniu względem uczelni, dlatego tych vlogów nie będzie w tym tygodniu. No, chyba, że coś się zmieni, e, nigdy nie mogę być niczego pewien, ale, ale zakładam, że nie będę, nie, nie będę w stanie, jeżeli chodzi o e, skupienie, o psychikę, żeby ze spokojem usiąść i porozmawiać z Wami, muszę skupić się teraz na, na uczelni w tym tygodniu. Oczywiście, gamingi będą pojawiać się w, w tradycyjnych terminach, o to się nie martwcie, więc na pewno Gamingi, gamingi e, będziecie mogli obejrzeć w tym tygodniu, natomiast vlogi wrócą dopiero w przyszłym tygodniu, bo muszę zająć się uczelnią, niektóra, która no wymaga ode mnie w tym tygodniu e, dość dużej e, uwagi. E, dość dużej uwagi. Słuchajcie, mam nadzieję, że mimo wszystko, e, mimo tego, co się dzieje wokół nas, e, Gdzieś macie w sobie pogodę ducha. Jeżeli nie, no to bardzo e, życzę wam, abyście odnaleźli tę pogodę ducha. Żebyście e, nie popadali w panikę, e, o którą niestety łatwo, e, wobec okoliczności, które nas otaczają. Jak również nie popadali w teorie spiskowe, czy też w taki skrajny egoizm. I, o, i żebyśmy potrafili myśleć o drugim człowieku, a zarazem y, potrafili też myśleć samodzielnie. Nie? I, i tego, y, tego, tego sobie i Wam życzę. Y, kończąc dzisiejszego bloga, no mówię, w tym tygodniu najprawdopodobniej się nie zobaczymy. Y, usłyszymy się jedynie w gamingach, ale jeżeli wszystko pójdzie według planu, no to mam nadzieję, że po weekendzie najbliższym y, znowu się do Was odezwę i y, znowu mnie zobaczycie. Y, Dużo zdrowia, spokoju, e, zdrowych myśleń, e, zdrowych myśli albo zdrowych przemyśleń, z, inaczej, zdrowego podejścia do myślenia, otwartości umysłu, pogody ducha e, wam życzę i trzymajcie się, trzymajcie się i do zobaczenia. Naprawdę, naprawdę niebawem. Trzymajcie się na razie cześć.